godzina 7:07 i jesteśmy za Poznaniem. Kolejna podróż, kolejne wyzwanie, kolejny partner jest Pontryk. Mamo, tato! Jestem w internetach! No, słuchajcie, wczorajszy dzień oczywiście z Iławy do Poznania, tam nas przenocował Piotrek, którego dzięki... Kurczę, poznaliśmy go w internecie i nas przenocował, także go nie znaliśmy. Dzięki wielkie, Piotrek. I zwiedzaliśmy oczywiście Poznań i taki tam przedwstępny dzień oczywiście. Dzisiaj udało nam się wydostać z Poznania w nietypowy sposób, bo znaleźliśmy w internecie gości, którzy jechali BlaBlaCarem do Monachium. No to zadzwoniliśmy i powiedzieliśmy, że my tylko chcemy na jedną stację za Poznaniem, żeby łatwiej nam było wyjechać. No i super wyszło, podwieźli nas i teraz sobie czekamy, mamy zajebistą godzinę i gdzie dojedziemy, to tylko od nas zależy i od naszych kierowców. Patryk. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our world is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Siema. Jest godzina 14:53 i jesteśmy pod Hanowerem. Ruszyliśmy z naszej pierwszej stacji o godzinie 8:11 z takim panem kierowcem, który był no mega fajny koleś, taki pozytywny, Mariusz. Z Mariuszem podjechaliśmy na ostatnią stację przed granicę i tam była mega wielka stacja, wszyscy tam kurczę tankowali. No i najpierw złapaliśmy takiego gościa, który jechał do Hamburga na Danię. Zastanawialiśmy się, czy skorzystać z jego super propozycji, ale chwilę poczekaliśmy dalej i złapaliśmy gości do Holandii. I tak to się nazywa, taki złoty strzał. Jedziemy do Holandii prosto z granicy polskiej do Rotterdamu, a nocleg mamy niedaleko Rotterdamu u Zalusia ciotki. Dlatego no złoty strzał, ja pierdzielę. Chyba ciotka, klotka. Także jedziemy 1000 km. Nie no, z nimi to tak 850 km z jednymi. Będziemy pod wieczór w Holandii i beka. Dobra. Siejka. Żyjemy, przejechaliśmy dzisiaj 1000 km. Zrobiliśmy plan ponad, taki myślę, że dwudniowy. I jest mega. Teraz sobie jemy przy McDonaldzie. O, tutaj jest McDonald's, a my sobie jeszcze wpierdzielamy kiełbasy z Polski. I teraz jedziemy do Bredy. To jest tam gdzieś 50 km od Rotterdamu i tam już będziemy... Tam już wyjedzie po nas ciocia Zalusia i będziemy sobie spali w domku, jak dobrze pójdzie. Takie anegdotki z jazdy z Holendrami. No fajna sprawa jest taka, że oni byli na podróży, tam Estonia, Litwa, Łotwa, w ogóle mega podróżnicy, co oni zwiedzili, to ja bym chciał coś takiego przeżyć. A dwa, ten kierowca dzisiaj miał 60 lat. I zaśpiewaliśmy mu 100 lat ze wszystkimi zwrotkami, skakały zające, latały balony, skakały gepardy. No i w ogóle fajna sprawa, mega, mega się ucieszył. I co tu więcej dodać? Na razie to chyba wszystko. I jedziemy sobie dalej. Jesteśmy w Bredzie, za chwilę Zalusia, ciocia przyjedzie po nas i jedziemy, kurczę, się przenocować w super łóżeczku. Nawet, kurczę, ujucie, kurczę, nawet nie będziemy rozkładali namiotu. Myśleliśmy, że jeszcze w Niemczech gdzieś się dzisiaj prześpimy, a tutaj się tak stało, że no, że niestety w łóżku, no. Ale nie poradzisz, człowiek nie poradzi, no. No lipa, ale no jak... Lipa. Jak już trzeba. Cześć, 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 cześć! A jechaliśmy teraz takim
Litwinem i Łotyszem. I spoko goście. Spoko. Ekstra goście. Beka, bo to był pierwszy stop, gdzie my nie zapytaliśmy, tylko oni podchodzą. You are lucky. Guys, yeah. We are living in Breda. We take us to Breda. A my no jak... A my, jak chcecie, nie? Jak musimy, jo. To trudno. Pojedziemy, nie? No dobra. Cześć.